To były lata młodości, kiedy Anna pierwszy raz zauważyła Marka na korytarzach szkoły. Był przystojnym chłopcem z głębokimi niebieskimi oczami i uśmiechem, który sprawiał, że serce Anny biło mocniej. Wtedy jednak nie mieli jeszcze okazji się spotkać ani porozmawiać. Pewnego dnia, podczas lekcji matematyki, nauczycielka postanowiła zmienić miejsca w klasie, aby zachęcić uczniów do nawiązywania nowych znajomości. Anna znalazła się obok Marka, a ich pierwsza rozmowa była nieśmiała i pełna zdawkowych pytań. Jednak szybko okazało się, że mają wiele wspólnych zainteresowań, zwłaszcza jeśli chodziło o literaturę i muzykę. Te rozmowy na lekcjach przerodziły się w spotkania po szkole. Anna i Marek zaczęli spędzać razem coraz więcej czasu, odkrywając, że mają wiele wspólnych pasji i marzeń. Często wspólnie odkrywali świat książek, dyskutowali nad treściami ulubionych utworów, a wieczory spędzali na koncertach swoich ulubionych zespołów muzycznych. Ich przyjaźń stopniowo przerodziła się w głębsze uczucie. Anna zakochała się w Marku, a on odwzajemnił te uczucia. Pierwszy pocałunek, który wymienili w parku podczas zachodzącego słońca, był momentem, który zawsze zapadł im w pamięci. Byli młodzi, pełni energii i nadziei na przyszłość. Kolejne miesiące spędzili na budowaniu swojego związku. Byli młodzi i naiwni, ale ich miłość była szczera i prawdziwa. Spotykali się tajnie, rozmawiali o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Anna marzyła o tym, żeby razem z Markiem zbudować stabilną rodzinę i cieszyć się życiem u boku ukochanego. Najpiękniejszym wspomnieniem z tamtych czasów były letnie wakacje, które spędzili razem nad jeziorem. Każdy dzień był pełen radości, miłości i beztroskiego szczęścia. To był czas, kiedy ich miłość była nieskazitelna, a przyszłość wydawała się obiecująca. Jednak życie miało w planach dla nich wiele niespodzianek, a ich miłość miała być wystawiona na poważną próbę. Anna i Marek postanowili, że nadszedł odpowiedni czas, aby wprowadzić swoje rodziny w swoje życie i związek. Pierwszym krokiem było spotkanie rodziców. Anna czuła się podekscytowana, ale jednocześnie zdawała sobie sprawę, że to ważny moment, który może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Spotkanie z matką Marka, Heleną, i jego ojcem było zaplanowane na niedzielny obiad w domu rodzinnym. Anna przygotowała się starannie, starała się być sobą i dać się poznać z jak najlepszej strony. Była gotowa na pierwsze wrażenie, choć nie mogła się pozbyć lekkiego zdenerwowania. Kiedy przekroczyli próg domu Marka, zostali przywitani uśmiechem i ciepłym przyjęciem przez jego rodziców. Ojciec Marka, Jan, wydawał się być bardzo przyjazny i zainteresowany poznaniem Anny. Jednak Helena, matka Marka, zachowywała się odmiennie. Od samego początku Helena nie wydawała się lubić Anny, choć nie była w stanie jasno wyrazić swojego niechęci. Jej spojrzenia były chłodne, a ton głosu nieco szorstki. Anna starała się być uprzejma i rozmawiać z nią na różne tematy, ale Helena wydawała się być zarezerwowana i nieufna. Podczas obiadu Anna próbowała nawiązać rozmowę z Heleną, pytając ją o jej zainteresowania, hobby i życie rodzinne. Jednak odpowiedzi matki Marka były krótkie i mało przyjazne. Było jasne, że Helena nie jest zainteresowana bliższym poznaniem Anny ani budowaniem relacji. Po obiedzie Anna i Marek udali się do swojego pokoju, aby porozmawiać o spotkaniu z rodzicami. Anna była zaniepokojona zachowaniem matki Marka. Mówiła mu, że chciałaby, aby ich relacje były lepsze, ale nie wiedziała, jak to osiągnąć. Marek starał się ją uspokoić, zapewniając, że to tylko kwestia czasu i że jego matka może potrzebować trochę więcej czasu, aby się przekonać do Anny. Niestety, kolejne spotkania z Heleną nie przynosiły poprawy. Helena nadal utrzymywała dystans i nie wydawała się być gotowa na zaakceptowanie Anny w życiu Marka. To napięcie zaczęło wpływać na relacje Anny i Marka, ale oboje wierzyli, że czas i cierpliwość pomogą rozwiązać ten problem. Jednak nie mieli pojęcia, że najtrudniejsze wyzwanie dopiero przed nimi, a Helena miała wpłynąć na ich życie w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Zakończenie szkoły to dla Anny i Marka oznaczało nie tylko kończy się etap edukacji, ale także otwarcie nowej, niesamowicie ważnej, a zarazem trudnej, strony w ich życiu. Mark, wciąż uczuciowo związany z Anną, ale zdeterminowany znalezieniem swojej drogi zawodowej, rozpoczął intensywne poszukiwanie pracy. Miał nadzieję, że będzie w stanie zapewnić stabilność swojej przyszłej rodzinie. Anna z kolei zastanawiała się nad swoją przyszłością. Była pełna nadziei, że uda jej się znaleźć pracę i zrealizować swoje marzenia, a teraz także te związane z macierzyństwem.
Jednak pewnego dnia, gdy przekroczyła próg gabinetu lekarza, dowiedziała się o czymś, co zupełnie odmieniło jej życie. Wizyta u ginekologa potwierdziła, że Anna jest w ciąży. To był szokujący moment zarówno dla niej, jak i dla Marka. Wszystko stało się tak szybko i nieoczekiwanie. Pierwsze chwile po usłyszeniu tej wiadomości były pełne mieszanych uczuć, zdumienia, niepewności, ale także radości i nadziei. Para zdawała sobie sprawę, że ich życie właśnie zmieniło się na zawsze. Teraz musieli zmierzyć się z wyzwaniami macierzyństwa i ojcostwa. Byli młodzi, bez doświadczenia, ale gotowi do stawienia czoła przyszłości. Zrozumieli, że będą potrzebowali wsparcia rodziny. Mark zaproponował, że Anna i on zamieszkają u jego rodziców, by znaleźć stabilność i wsparcie w trudnym okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Miał nadzieję, że jego rodzice zaakceptują tę sytuację i będą w stanie pomóc młodej parze w przygotowaniach do macierzyństwa. Anna początkowo bała się, jak zareaguje matka Marka, zwłaszcza po wcześniejszych napięciach między nimi, ale postanowiła zaufać Markowi i spróbować. Po powrocie do domu Marka z ogłoszeniem ciąży, atmosfera była napięta. Wszyscy siedzieli w salonie, a Helena patrzyła na Annę z niechęcią. Jednak Marek stanął po stronie Anny i stanowczo wyjaśnił, że będą razem w tej trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia rodziny. Jan, ojciec Marka, choć również był zaskoczony, wyraził zrozumienie i obiecał, że zrobi wszystko, aby pomóc. W miarę upływu czasu Anna i Marek przystosowywali się do swojej nowej rzeczywistości. Byli gotowi do wspólnego stawienia czoła wyzwaniom macierzyństwa i ojcostwa, choć nie byli pewni, co przyniesie przyszłość. Jednak najważniejsze było to, że kochali się nawzajem i byli zdeterminowani, aby stworzyć dla swojego dziecka jak najlepszą przyszłość. To była chwila, która ich jednoczyła i pozwoliła przekształcić wyzwania w okazję do rozwoju i miłości. Od samego początku Anny i Marka związek nie cieszył się aprobatą ze strony matki Marka, Heleny. Było to dla Anny trudne doświadczenie, które wpłynęło na całą dynamikę ich związku i życia rodzinnego. Helena wydawała się mieć wyrobioną opinię na temat Anny jeszcze zanim miała okazję poznać ją naprawdę. Kiedy Anna po raz pierwszy pojawiła się w domu Marka, Helena miała już swoje wątpliwości. Wiedziała o zaangażowaniu syna w te relacje i z niepokojem przyjęła fakt, że Anna jest teraz częścią ich życia. Mimo że Helena była zdeterminowana, by być kochającą matką i wsparciem dla swojego syna, trudno jej było ukryć swoje uprzedzenia. Pierwsze spotkania Anny z Heleną były niewygodne i pełne napięcia. Helena starała się być grzeczna, ale jej gesty i spojrzenia zdradzały jej niechęć. Nie była w stanie zaakceptować faktu, że Anna jest teraz częścią rodziny. Kiedy Anna przychodziła uczyć się z Markiem, matka dokuczała jej w sposób subtelny, ale doskonale zrozumiały. Komentowała jej wygląd, sposób ubierania się i wykształcenie w sposób, który wyrażał jej dezaprobatę. Anna starała się traktować Helenę z szacunkiem i doceniała, że to matka Marka, ale jej cierpliwość była wystawiana na ciągłą próbę. Kiedy próbowała budować bliższą relację z matką Marka, często napotykała na chłodną reakcję i niechęć do otwarcia się na nią. To z czasem zaczęło wpływać na jej poczucie własnej wartości i pewność siebie. W miarę jak relacja Anny i Marka stawała się coraz bardziej poważna i zbliżali się do momentu narodzin swojego dziecka, napięcie w domu Heleny narastało. Matka Marka nie mówiła już subtelnie, ale otwarcie wyrażała swoje przekonanie, że Anna nie jest odpowiednią partnerką dla jej syna. Często rozmawiała z Markiem na osobności, próbując zniechęcić go do związku i przekonując, że powinien zostawić Annę. To było ogromne wyzwanie dla Marka. Był rozdarty między miłością do Anny a lojalnością wobec matki. Czuł się spięty i niespokojny, nie wiedząc, jak zachować równowagę między dwiema kobietami, które były mu ważne. Jednak nadal wierzył w swój związek z Anną i starał się nie ulegać presji matki. Dla Anny to było bolesne doświadczenie. Mimo że kochała Marka, często czuła się nieakceptowana i niepotrzebna w domu jego rodziców. Wszystko, na co pracowali i wszystkie plany, które mieli, były wystawiane na próbę przez obecność matki Marka. Jednak Anna była gotowa walczyć o swoją miłość i przyszłość razem z Markiem, niezależnie od trudności i przeszkód, które stawiała przed nimi matka. Kiedy Anna dowiedziała się o swojej ciąży, para poczuła się przerażona, ale jednocześnie zrozumiała, że muszą stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością i przygotować się do nadchodzącego macierzyństwa. To wymagało nie tylko emocjonalnej stabilności, ale także finansowej pewności.
Mark postanowił, że musi jak najszybciej znaleźć pracę, aby zapewnić swojej rodzinie godziwe warunki życia. Wiedział, że nie będzie to łatwe, ale był zdeterminowany, aby sprostać temu wyzwaniu. W ciągu kilku tygodni poznawania swojego statusu ojca, rozpoczął intensywne poszukiwania zatrudnienia. Dni Marka zaczęły się od wczesnych poranków, kiedy to wysyłał setki aplikacji na różne stanowiska. Spędzał godziny na dostosowywaniu swojego CV do różnych ofert pracy, odbywał liczne rozmowy kwalifikacyjne i uczestniczył w rekrutacjach. Nie było to łatwe, ponieważ rynek pracy był konkurencyjny, a wielu pracodawców miało wyśrubowane wymagania. Mijające miesiące przynosiły wiele rozczarowań. Mark był często odrzucany, a rekrutacje były konkurencyjne. To był trudny okres, który sprawił, że poczucie bezradności i frustracji stawały się coraz bardziej przytłaczające. Jednak mimo wszystkich trudności, Mark nie poddawał się. Wiedział, że musi znaleźć pracę, aby zapewnić stabilność finansową dla swojej przyszłej rodziny. W końcu, po wielu miesiącach wysiłku i determinacji, Mark otrzymał ofertę pracy jako asystent w małej firmie handlowej. Praca nie była idealna, ale zapewniała pewne dochody i perspektywy rozwoju. Był wdzięczny za tę szansę i natychmiast ją przyjął. Praca była wymagająca, a Mark musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Musiał uczyć się nowych umiejętności zawodowych, pracować nad organizacją czasu oraz balansować między obowiązkami zawodowymi a wsparciem dla Anny podczas ciąży. Był to okres intensywnego wysiłku, ale Mark był zdeterminowany, aby sprostać wszystkim wyzwaniom. W międzyczasie Anna również podejmowała kroki w kierunku swojej przyszłości zawodowej. Choć była w ciąży, nie rezygnowała z nauki i rozwoju. Pracowała nad swoimi umiejętnościami i edukacją, przygotowując się do powrotu do pracy po narodzinach dziecka. Dla Marka i Anny te trudne dni i miesiące były okresem próby, ale także wzrostu i nauki. Miłość, która ich łączyła, była silniejsza niż wszelkie trudności. Byli gotowi na walkę o swoją rodzinę i przyszłość, niezależnie od przeszkód, jakie napotykali. To pokazywało, że są gotowi na najważniejszą przygodę swojego życia, bycie rodzicami. Presja ze strony matki Marka, Heleny, stała się coraz bardziej uciążliwa i wpłynęła na psychikę Marka i Anny. Helena była absolutnie przekonana, że dziecko, które Anna nosiła pod sercem, nie było potomkiem jej syna. Bez względu na to, jak bardzo próbowała ukryć swoje uprzedzenia, jej słowa były jak ciosy w sercu młodej pary. Każde spotkanie z matką Marka było pełne napięcia. Helena nieustannie powtarzała Markowi, że Anna nie jest odpowiednią partnerką dla niego, że nie jest godna bycia matką jego dziecka i że powinien zostawić ją, aby znaleźć sobie inną dziewczynę. Jej argumenty były pełne przekonywających dowodów, przynajmniej w jej mniemaniu. Mark, mimo że głęboko zakochany w Annie, nie mógł pozbyć się wątpliwości, które siali w nim słowa matki. Helena była jedyną rodziną, którą miał po swojej stronie i chciał, aby jego matka akceptowała jego wybory życiowe. Dlatego zaczynał wahać się i zadawać sobie pytania, czy to, co mówi matka, może mieć w sobie ziarno prawdy. Anna była załamana tym, jak wpływało to na ich związek. Czuła się osamotniona i odrzucona przez matkę Marka, której bardzo pragnęła zaakceptowania. Wiedziała, że jej ciąża była trudnym momentem dla całej rodziny Marka, ale pragnęła, aby mogli wspólnie przezwyciężyć trudności i znaleźć sposób na połączenie swoich rodzin. W miarę jak presja matki rosła, zaczęło to wpływać na emocje Marka. Był rozdarty między miłością do Anny a lojalnością wobec matki. Zastanawiał się, czy może istnieć choćby cień prawdy w tym, co Helena mówiła. Był to dla niego okres ogromnego zamieszania emocjonalnego, który wprowadził spustoszenie w ich związku. Anna i Mark nie mogli pozbyć się uczucia, że ich związek został wystawiony na poważną próbę. Byli gotowi na walkę o swoją miłość i rodzinę, ale musieli również znaleźć sposób na radzenie sobie z naciskami i wątpliwościami, które pojawiały się z każdym dniem. To było trudne wyzwanie, ale nadal wierzyli, że ich miłość jest wystarczająco silna, aby przetrwać. Nadchodził dzień, na który Anna czekała z niecierpliwością i lękiem, dzień narodzin jej dziecka. Choć była przerażona perspektywą porodu i niepewna tego, co przyniesie przyszłość, to w głębi serca nie mogła doczekać się, aby poznać swoje maleństwo. Miała nadzieję, że ta chwila zaczerpnie ją z biegu codziennego życia i zatopi w niesamowitym momencie bycia matką. Niestety, kiedy nadszedł ten wyjątkowy dzień, Marek nie pojawił się w szpitalu. To było ogromne rozczarowanie i smutek dla Anny.
Czuła się opuszczona i zdruzgotana, że jej partner nie mógł być przy niej w tak ważnym momencie. Być może presja matki i wątpliwości, które siali w nim, były zbyt przytłaczające, aby stanąć u jej boku w tym kluczowym momencie. Mimo braku wsparcia Marka, Anna skupiła się na narodzinach swojego dziecka. Była obdarzona miłością i wsparciem ze strony swoich rodziców, którzy zawsze byli gotowi stanąć przy niej w najtrudniejszych chwilach. Po wielu godzinach trudu i bólu, przyszła na świat ich mały skarb, zdrowe i piękne dziecko. To było niesamowite uczucie trzymać swoje dziecko po raz pierwszy. Anna czuła się zdruzgotana bólem po porodzie, ale jednocześnie pełna radości i miłości wobec swojego nowonarodzonego syna. Patrząc w jego małe oczy, poczuła, że to właśnie to, czego zawsze pragnęła. Po wypisaniu się ze szpitala, Anna udała się z niemowlakiem do domu Marka. Była zmęczona, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, ale przede wszystkim była pełna nadziei na przyszłość. Miała przed sobą nową rolę jako matka i była gotowa do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie niesie macierzyństwo. Mimo braku obecności Marka w tym wyjątkowym dniu, nie przestała wierzyć w ich rodzinę i przyszłość razem. Dla Anny ten dzień, kiedy wracała do domu Marka ze swoim nowonarodzonym synem, miał być momentem radości i nadziei. Była zmęczona po porodzie, ale jednocześnie pełna miłości i gotowa do stworzenia rodziny z ukochanym Markiem. Jednak już na wstępie wiedziała, że nie będzie to łatwe spotkanie. Kiedy przekroczyła próg domu Marka, atmosfera była gęsta od napięcia. W półmroku domu czuć było niechęć i zdenerwowanie. Helena, matka Marka, siedziała w salonie, patrząc z wyraźnym niezadowoleniem na Annę i noworodka w jej ramionach. Jej spojrzenie było chłodne, a twarz zdradzała brak akceptacji. Bezpośrednio po wejściu Anny do domu, Helena nie zwlekała z wyrażeniem swojego okrutnego oskarżenia. Jej słowa były surowe i bezlitosne: gdzie mi wchodzisz do domu z tym bachorem, to na pewno nie jest dziecko mojego syna. Jej ton głosu brzmiał jak wyrok, a jej spojrzenie pełne niechęci. To była chwila, którą Anna obawiała się najbardziej. Słowa matki Marka były jak cios w serce Anny. Próbowała się bronić, mówiąc, że dziecko jest ich wspólną krwią i że Marek jest ojcem ich syna. Jednak Helena nie była skłonna słuchać ani przyjąć tych argumentów. W jej przekonaniu Anna była oszustką i kłamczuchem, a jej dziecko nie miało nic wspólnego z jej synem. Kiedy Helena nadal napierała, by Anna opuściła jej dom, dziewczyna poczuła się bezsilna i zdruzgotana. Marek stał obok matki, nie wiedząc, jak się zachować. Wewnętrznie był rozdarty między lojalnością wobec matki a miłością do Anny i przekonaniem, że jest ojcem ich dziecka. Dla Anny ta chwila była szokiem i traumatycznym doświadczeniem. Czuła się odrzucona przez rodzinę, której zawsze pragnęła zaakceptowania. Była gotowa na walkę o swoją miłość i rodzinę, ale słowa matki Marka były jak ostatni gwóźdź do trumny. Helena zamknęła drzwi przed nią, pozostawiając Annę na zewnątrz z jej małym synem, poczuciem porzucenia i łzami w oczach. Zrozpaczona i załamana Anna opuściła dom Marka po tym traumatycznym spotkaniu z matką swojego byłego chłopaka. Świat, który miała sobie wyobrażony po narodzinach swojego dziecka, runął na ziemię. Była bezdomna, wyrzucona z rodzinnego domu Marka, z niemowlakiem w ramionach i poczuciem porzucenia. Jednak nie musiała być sama w obliczu tych trudności. Wróciła do swoich rodziców, którzy przyjęli ją z otwartymi ramionami. Jej matka i ojciec byli dla niej jak skała, na której mogła się oprzeć w najtrudniejszych chwilach. Zrozumieli jej cierpienie i byli gotowi zrobić wszystko, aby pomóc jej przezwyciężyć te trudne chwile. Rodzice Anny byli pełni miłości i wsparcia. Obiecali jej, że zawsze mogą na nich liczyć, niezależnie od okoliczności. Byli gotowi pomóc w opiece nad jej nowonarodzonym synem i razem tworzyć rodzinę, która będzie pełna miłości i wsparcia. To była dla Anny niesamowita ulga, że ma takich wspaniałych rodziców, którzy stanęli przy niej w najtrudniejszych chwilach. Wraz z rodzicami Anna zaczęła budować swoje nowe życie. Choć była załamana tym, co się wydarzyło, to wiedziała, że ma oparcie w swojej rodzinie. Razem stawiali czoła wyzwaniom macierzyństwa, ucząc się na nowo, jak być matką i dbać o swoje dziecko. To było trudne, ale pełne miłości i nadziei. Dla Anny to był okres odbudowy i nauki, jak radzić sobie z przeciwnościami losu. Miała wsparcie i miłość swoich rodziców, co pomagało jej w powrocie do równowagi emocjonalnej i gotowości na nowy rozdział w życiu.
Pomimo trudności, które napotkała, Anna wierzyła, że przyszłość może przynieść jej szczęście i spełnienie, zwłaszcza teraz, kiedy miała swoją rodzinę u swojego boku. Po trudnym okresie, w którym Anna została wyrzucona z domu Marka przez jego matkę, postanowiła skupić się na budowaniu nowego życia dla siebie i swojego dziecka. To było dla niej wyzwanie, ale miała wsparcie rodziców, którzy byli gotowi pomóc jej przezwyciężyć przeciwności losu. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy Anna szybko znalazła dobrą pracę. Jej zdolności i umiejętności były doceniane przez pracodawców, co pozwoliło jej awansować w swojej karierze. W miarę jak zdobywała doświadczenie, jej zarobki rosły, co dawało jej pewność siebie i niezależność finansową. Mimo że na początku mieszkała z rodzicami, to nie przestawała dążyć do samodzielności. Ustawiła sobie cel, wyprowadzić się od rodziców i zacząć samodzielne życie. Była gotowa stawić czoła wyzwaniom życia jako matka samotnie wychowująca dziecko. Z czasem, dzięki swoim oszczędnościom i ciężkiej pracy, Anna spełniła swoje marzenie. Wynajęła mieszkanie i zaczęła samodzielne życie z synem. Było to dla niej ogromne osiągnięcie i dowód na to, że jest silną i niezależną kobietą. W miarę jak jej kariera rozwijała się, Anna zdobywała coraz większe sukcesy zawodowe. Jej praca była doceniana, a awanse pozwoliły jej zarabiać dobrze i zapewnić godziwe warunki życia swojemu dziecku. Była dumna z tego, co osiągnęła, i miała świadomość, że może zapewnić swojemu synowi dobre wykształcenie i przyszłość. Nowe życie Anną było pełne wyzwań, ale również spełnień. Miała wsparcie swoich rodziców i miłość swojego syna, co dodawało jej sił w trudnych momentach. Była gotowa na nowe możliwości i przygody, jakie przynosi przyszłość, i nie przestawała wierzyć, że najważniejsza przygoda jej życia, bycie matką, przyniesie jej wiele radości i satysfakcji. Życie Anny po rozstaniu z Markiem przyniosło jej wiele wyzwań, ale także niespodziewane możliwości. Po latach samotnego rodzicielstwa i skupieniu na pracy oraz wychowaniu syna, Anna postanowiła otworzyć się na nowe relacje i szanse na szczęście. Pewnego dnia, kiedy najmniej się tego spodziewała, poznała kogoś, kto odmienił jej życie. Nowy mężczyzna, którego poznała, okazał się być wyjątkowym partnerem. Był zrozumiały i cierpliwy, akceptując Annę taką, jaka była, z jej przeszłością i doświadczeniem. Rozumiał, że bycie matką stanowiło ważną część jej życia i od samego początku respektował tę rolę. To był mężczyzna, który docenił jej siłę, determinację i miłość do jej dziecka. Ich związek rozwijał się powoli, ale był pełen wzajemnego szacunku i wsparcia. Anna i jej nowy partner spędzali wiele czasu na budowaniu fundamentów swojego związku, ucząc się nawzajem i poznając swoje potrzeby i marzenia. Byli gotowi na wspólną przyszłość i planowali swoje życie razem. Po pewnym czasie, kiedy byli pewni, że są dla siebie stworzeni, zdecydowali się na zaręczyny. To był moment pełen emocji i radości, który potwierdził ich miłość i gotowość do spędzenia reszty życia razem. Anna miała przekonanie, że znalazła swojego współtowarzysza na drodze życia, kogoś, kto ją akceptuje i kocha, niezależnie od jej przeszłości i doświadczeń. Nowy partner Anną docenił także jej relacje z jej synem. Nie tylko zaakceptował dziecko, ale również starał się być dla niego wsparciem i przyjacielem. To był związek, który sprawiał, że Anna czuła się kompletna i spełniona jako matka i partnerka. Wspólnie planowali swoją przyszłość, budowali marzenia i cele, które mieli nadzieję zrealizować razem. Byli gotowi na kolejne etapy swojego życia i byli pewni, że ich miłość jest wystarczająco silna, aby przetrwać wszelkie przeciwności losu. To był czas nadziei i optymizmu, który pokazywał, że nowe początki mogą być pełne radości i spełnienia. Jednego dnia, kiedy Anna przechadzała się ulicami miasta, przypadkowo spotkała Helenę, matkę Marka, swojego byłego chłopaka. Obok niej stał sam Marek, który wyglądał na przygnębionego i zagubionego. Helena, która kiedyś wydawała się być nieugiętą i surową osobą, teraz wyglądała na znacznie starszą i zmęczoną życiem. Jej spojrzenie było smutne, a twarz wyrażała ogromną frustrację i rozczarowanie. Anna zatrzymała się na chwilę i spojrzała na nich. Nie była zła ani pełna żalu. Wiedziała, że życie może być trudne i pełne niespodzianek. Jednak nie miała zamiaru podchodzić do nich ani rozmawiać o przeszłości. Poszła dalej, radując się ze swojego życia, w którym odniosła sukcesy zawodowe, znalazła prawdziwą miłość i była kochającą matką. To spotkanie było dla niej ważne, ale nie dlatego, że chciała wytykać przeszłość czy okazywać żal. To było dowodem na to,
że życie potrafi się zmienić, a wybory, które podejmujemy, kształtują naszą przyszłość. Anna nie zapatrywała się na to, co mogłoby być, gdyby inaczej potoczyły się wydarzenia. Miała przede sobą przyszłość, która była pełna nadziei, miłości i spełnienia. Anna kontynuowała swoją drogę, zachowując spokój i pewność siebie. Jej serce było pełne miłości do syna i partnera życiowego, a sukcesy zawodowe sprawiały, że czuła się spełniona i pewna siebie. To była historia o sile, determinacji i zdolności do przekształcania trudności w możliwości.